Witam wszystkich na nowym, a zarazem nieco starym już kanale. Ja jestem Julian. Od paru dobrych lat inwestuję w przeróżne podmioty oraz aktywa i będę tutaj wstawiać filmy właśnie o kryptowalutach, inwestycjach, nowych technologiach i wiele więcej wspólnych tematów. Poprzednio na tym kanale były już filmy o podobnej tematyce, jednak ja nieco zmienię perspektywę i podejście do różnych spraw, jak zresztą sami zobaczycie. Nie przedłużając, chciałbym jedynie wspomnieć, że oprócz myślę ciekawych filmów, znajdziecie tutaj niebawem konkursy oraz wspierającą społeczność, dzięki której każdy z Was coś wyciągnie dla siebie. Taki jest główny zamiar tego kanału. Zbudowanie legitnej społeczności oraz dużo wartości poprzez moje filmy. No dobra. Trochę się zagadałem, a tytułowy temat stoi. Tak więc Ethereum. Czy jest to przyszłość? Przedłużony hype? Czy może pionier, który stanie na czele rozwijającej się branży? Sprawdźmy to. Aby wszystko to miało ręce i nogi, to wróćmy do samego początku. Tak więc ci, którzy nie są zaznajomieni z blockchainem, prawdopodobnie słyszeli o Bitcoinie, kryptowalucie i systemie płatności, który wykorzystuje tę technologię. Niektórzy eksperci przewidują, że inna platforma o nazwie Ethereum, która również wykorzystuje technologię blockchain, wyprzedzi Bitcoina. A samo takie wyprzedzenie może się okazać w różnych formach, ale o tym później. Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, powiedział, Myślałem, że zwolennicy Bitcoina nie podchodzą do problemu we właściwy sposób. Myślałem, że idą po indywidualne sposoby wykorzystania. Próbowali wyraźnie wesprzeć każdy przypadek użycia w rodzaju protokołu, takiego jakby szwajcarskiego scyzoryka. Jednak Vitalik wyobraził sobie inny sposób. Buterin został wprowadzony i zaintrygowany technologią blockchain, kiedy zaangażował się w Bitcoina jako 17-letni programista w 2011 roku i współzałożył Bitcoin Magazine. Zaczął wyobrażać sobie platformę, która wykracza poza finansowe przypadki użycia dozwolone przez bitcoina, i wydał w 2013 roku white paper. White paper, czyli swego rodzaju opis platformy opisujący, co ostatecznie stanie się Ethereum przy użyciu ogólnego języka skryptowego. Kluczowym wyróżnikiem bitcoina była zdolność platformy do handlu czymś więcej niż tylko kryptowalutą. W 2014 roku Buterin i inni współzałożyciele Ethereum Rozpoczęli kampanię crowdsourcingową, w której sprzedali uczestnikom Ether, tokeny Ethereum, aby urzeczywistnić ich wizję i zebrać aż ponad 18 milionów dolarów. Pierwsze wydanie Ethereum na żywo, znane jako Frontier, zostało wydane w 2015 roku. Od tego czasu platforma szybko się rozrosła i dziś są w nią zaangażowane setki programistów. Ostatecznie Buterin ma nadzieję, że Ethereum będzie rozwiązaniem dla wszystkich przypadków użycia blockchain. Które nie mają wyspecjalizowanego systemu, do którego można by się zwrócić. Ethereum wciąż przeżywa narastające bóle i cierpi na niektóre z tych samych problemów, co Bitcoin, głównie w zakresie jego skalowalności. Jednak to ma się zmienić wraz z nadchodzącą aktualizacją Ethereum 2.0, ale o tym później powiem. Tak więc 2016 rok nie był wybitnie przyjemny dla platformy, gdyż anonimowy haker ukradł 50 milionów dolarów w Etherze. Co spowodowało wiele pytań o bezpieczeństwo platformy. Spowodowało to również rozłam, lub inaczej hard fork, w społeczności Ethereum i rozpadł się na dwa blockchainy: Ethereum oraz Ethereum Classic. Po czym nastąpiły słynne wśród kryptowalut dramatyczne wahania ceny Etheru, wartość wzrosła w 2017 roku o ponad 13 tysięcy procent. Ten ogromny wzrost jest atrakcyjny dla wielu inwestorów, ale zmienność sprawia, że inni inwestorzy są ostrożni. Jednak takie wzrosty również bardzo dobrze potrafią złapać uwagę nie tylko inwestorów, lecz szerszej publiki. Tak więc wiemy, że jest to wciąż młoda platforma, ale jej potencjał i zastosowania mogą być nieograniczone. Infrastruktura Ethereum została ulepszona w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy pojawiły się problemy z bezpieczeństwem, a ponieważ jest mniej monopolistyczna niż Bitcoin, jest bardziej otwarta na środki reform, które mogą ostatecznie uczynić z niego lepsze rozwiązanie dla Bitcoina. Przejdźmy teraz do sedna sprawy i odpowiedzmy na pytanie, czym się zajmuje platforma, której towarzyszy druga największa kryptowaluta na całym świecie. Ethereum zostało stworzone, aby umożliwić programistom tworzenie i publikowanie inteligentnych kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych, tzw. dApps, z których można korzystać bez ryzyka przestojów, oszustw lub ingerencji ze strony osób trzecich. Ethereum określa się jako programowalny łańcuch blokowy świata. Różni się od Bitcoina jako programowalna sieć która służy jako rynek usług finansowych gier i aplikacji, za które można zapłacić w kryptowalucie Ether i są bezpieczne przed oszustwami, kradzieżą lub cenzurą. Aby nie namieszać, dowiedzmy się, czym konkretnie jest taki inteligentny kontrakt, zwany również jako Smart Contract, to samowykonywalna umowa, w której warunki umowy między kupującym a sprzedającym są zapisywane bezpośrednio w wierszach kodu. Kod i zawarte w nim umowy. Istnieją w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci blockchain. Kod kontroluje wykonanie, a transakcje są możliwe do śledzenia i nieodwracalne. Inteligentne kontrakty pozwalają na przeprowadzanie zaufanych transakcji i porozumień między różnymi, anonimowymi stronami bez potrzeby posiadania centralnego organu, systemu prawnego lub zewnętrznego mechanizmu egzekwowania. Chciałbym tutaj jednak nakreślić, jak innowacyjna jest to sprawa. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest sobie programista i tworzy aplikację o określonym działaniu, na pozwalającą na handel między dwoma osobami. Następnie wgrywa kod do blockchaina i wszyscy mogą go zobaczyć. Jeśli ludziom spodoba się to w jaki sposób jest napisany i nie ma tam żadnych dziur, które mogłyby sprawić, że autor może oszukiwać, to wiele osób zaczyna z tego rozwiązania korzystać. To sprawia, że możemy zawierać różnego rodzaju umowy bez żadnych pośredników i jednocześnie jest to w 100% bezpieczne dla obu stron. Ludzi da się oszukać, ale linijki kodu już nie. W normalnym świecie, nad tym, czy jedna i druga strona wywiąże się z umowy, czuwa prawo. Jeśli któraś ze stron złamie spisane warunki, to może ją czekać rozprawa w sądzie i inne konsekwencje, które potrafią się ciągnąć w nieskończoność, szczególnie znając polskie realia. Z kolei, w przypadku umów zawartych poprzez programy napisane na sieci Ethereum, nie potrzebujemy żadnych umów sądów ani nikogo, kto by to kontrolował. Wszystko jest kontrolowane przez kod programu, bez żadnych pośredników. Jeśli obie strony umowy nie wywiążą się, to nie musimy nikogo ścigać po sądach, po prostu kod się nie zrealizuje i umowa będzie nieważna. Takim sposobem żadna ze stron nic nie straci. Chociaż technologię blockchain zaczęto uważać przede wszystkim za podstawę dla bitcoina, ewoluowała ona, jak sami słyszycie, daleko poza jedynie wspieranie wirtualnej waluty. Ethereum twierdzi, że jego platforma może być używana do kodyfikacji, decentralizacji, zabezpieczania i handlu prawie wszystkim. Przez cały czas trwa szereg projektów mających na celu przetestowanie tej koncepcji, a już wiele projektów ją potwierdziło. Nie wiem, czy znacie, ale taka firmka z Ameryki Północnej o nazwie Microsoft współpracuje z Consensus, aby zaoferować Ethereum Blockchain jako usługę w chmurze Microsoft Azure. Ma on na celu zaoferowanie klientom korporacyjnym i programistom środowiska programistycznego opartego na technologii blockchain z jednym kliknięciem. Advanced Micro Devices, AMD i Consensus ogłosiły wspólne przedsięwzięcie mające na celu stworzenie sieci centrów danych zbudowanych na infrastrukturze Ethereum. Założyciele Ethereum byli jednymi z pierwszych, którzy rozważyli potencjał technologii blockchain do zastosowań wykraczających poza bezpieczny handel wirtualną walutą. Jego kryptowaluta ETH została stworzona przede wszystkim jako środek płatniczy dla aplikacji zbudowanych na jego platformie. Jego niewrażliwość na hakerów i innych przeszkód otworzyła możliwości przechowywania prywatnych informacji, od dokumentacji medycznej po nawet systemy głosowania. Oparcie się na kryptowalutach otworzyło przed programistami niesamowicie szerokie możliwości tworzenia i wprowadzania na rynek gier i aplikacji, nawet nie tylko biznesowych, w sieci. Pójdźmy zatem o krok dalej. Ponieważ w stosunkowo niedalekiej przyszłości możemy oczekiwać bardzo ważnej aktualizacji tej platformy, która wyznaczy nowe horyzonty. Mowa tutaj o Ethereum 2.0 i jednym z pierwszych działań, jakie ma na celowniku, to przejście na kompletnie inny sposób wydobywania Etheru. Ale czy lepszy? Sprawdźmy to. Otóż jednym z powodów, dla których wczesne implementacje blockchaina ucierpiały z powodu problemów z wydajnością, był fakt, że opierają się one na mocno obciążającym procesie stanym jako dowód pracy. Proof of work w celu walidacji i rejestrowania transakcji. W takim systemie uczestniczące węzły komputerowe konkurują o generowanie skrótów kryptograficznych, które spełniają określony przez sieć poziom złożoności. Jednak, aby zachować bezpieczeństwo, ten poziom złożoności jest utrzymywany na wystarczająco wysokim poziomie, aby zniechęcić kogokolwiek do atakowania sieci, ponieważ obsługa wymaganego sprzętu byłaby zbyt kosztowna. Problem z Proof of Work. Polega na tym, że jest strasznie nieefektywny. Aby rozpocząć rozwiązywanie tego problemu, Ethereum 2.0 zamierza przenieść swój blockchain do bardziej wydajnego systemu opartego na proof of stake. W takim systemie, węzeł, który rejestruje każdą transakcję, wybierany jest przez algorytm, a szanse na wybór rosną wraz z ilością waluty, którą posiada właściciel węzła. Umożliwia to radykalne zmniejszenie złożoności pracy kryptograficznej, a co za tym idzie, zmniejszonym poborem energii. Co prowadzi do ogromnego wzrostu przepustowości całej sieci, ponieważ każdy węzeł musi postawić, stakeować własną walutę, aby wziąć udział, a tak na sieci byłby zbyt kosztowny. Decyzja na przejście na energooszczędny proof of stake jest również świetnym zagraniem w świetle narastającej uwagi ludzi wobec energochłonności wielu kryptowalut, a w tym szczególnie bitcoina, który pobiera dosłownie tyle energii, co cała Holandia. Właśnie to zużycie energii. Z pewnością jest przeszkodą dla wielu instytucji i innych podmiotów w dalszej implementacji kryptowalut. Z globalnym ociepleniem dookoła nas bardzo często zwraca się uwagę na ekologiczność różnych projektów. Z kryptowalutami jest tak samo. W kolejnej próbie poprawy wydajności i możliwości skalowania Ethereum, nadchodzące zmiany wprowadzą również technikę przetwarzania znaną jako sharding. W obecnej wersji blockchain wszystkie dane, które są dodawane do łańcucha, Muszą przejść weryfikację przez wszystkie uczestniczące węzły. Oznacza to, że szybkość przetwarzania całego systemu jest ograniczona szybkością jego najwolniejszego uczestnika. Tworzy takie wąskie gardło, które zwiększa koszty transakcji i zmniejsza przepustowość. Dodając sharding do miksu, Ethereum 2.0 może w dużym stopniu zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, a nowy system osiągnie to poprzez rozbicie zadań weryfikacji danych na zestawy węzłów. Z których każdy będzie odpowiedzialny za weryfikację tylko otrzymanych danych. Dzięki temu cały łańcuch bloków może korzystać z przetwarzania równoległego, co może kilkakrotnie zwiększyć ogólną wydajność. Pomiędzy tą dodaną techniką a przejściem na proof of stake, nowy blockchain Ethereum powinien być znacznie szybszy i wydajniejszy niż jego aktualna wersja. Są to moim zdaniem najważniejsze aspekty nowej aktualizacji, a reszta może być nieco zbyt techniczna dla nowych w temacie. Przejdźmy jeszcze do kwestii poruszanej szczególnie po ostatnich wzrostach. Czy Ether prześcignie bitcoina? Zacznijmy od tego, że bitcoin jest wolniejszy niż konwencjonalne alternatywy. Czas potwierdzania transakcji wynosi zwykle od 10 do 20 minut, ale w szaleństwie wirtualnej waluty na przełomie roku trwało to czasami od 3 do 5 dni. Można to porównać z kartą Visa lub Mastercard, przeprowadzającą ponad kilka tysięcy transakcji na sekundę z szybkimi potwierdzeniami. Po drugie, bitcoin jest niepraktyczny. Tak, powiedziałem to. Jego zmienność oznacza, że jego zamiana z powrotem na dolar lub inną walutę nie może być uważana za pewnik. Często firmy musiały zawrzeć drugą transakcję, aby zrekompensować dużą zmianę ceny bitcoina. Jest to całkowicie niepraktyczne dla wielu sprzedawców internetowych. Na przykład w modzie online, gdzie zwroty mogą sięgać nawet 400%, nadal króluje waluta fiducjarna. Aktywa kryptograficzne również okazały się dość drogie, szczególnie w przypadku małych transakcji. W przypadku zwykłych transakcji opłaty wynoszą 10 dolarów około, ale to też zależy od czasu dnia, miesiąca. Znacznie więcej niż przeciętna transakcja kartą debetową. Kryptowaluty również niewiele robią dla włączenia finansowego. Zmienność cen i koszt oznaczają, że nie pomaga w kraju, a nawet za granicą, gdzie wysyłane pieniądze do domu jest drogie dla rodzin. Korzyści są często kompensowane przez koszty przewalutowania z powrotem na lokalną walutę i zmienność ceny. A co z efektami ubocznymi? Kryptowaluty są niezwykle energochłonne z powodu ich wydobywania, ponieważ finanse wydają się być bardziej zrównoważone. Może to być ogromny krok wstecz. Jednak większość z tych problemów jest właśnie niwelowana przez nowe ulepszenia platformy Ethereum. Z punktu widzenia fundamentów projektu uważam, że przy aktualnym tempie wdrożeń innowacji w tym projekcie prześcignięcie wielkiego bitcoina jest możliwe. Jednak weźmy pod uwagę tutaj bardzo ważną kwestię. Bitcoin to po prostu Bitcoin jest ikoną, wręcz synonimem kryptowalut. Efekt sieciowy jest wobec niego bardzo hojny i nie przestaje. W tym filmie skupiliśmy się na fundamentach omawianego projektu, i myślę, że w nowinki bardziej techniczne wejdę w oddzielnym filmie. Oprócz analiz fundamentalnych, również będę badał aktualną sytuację na wykresach. Na koniec życzę Wam jeszcze więcej samozaparcia do dalszej nauki i oczywiście samych udanych transakcji. Mam nadzieję, że nauczycie się z niektórych moich błędów, które również będę tutaj omawiał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub sugestie co do dalszych filmów, to piszcie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy w komentarzach lub na moim Twitterze, którego znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!